Tryb Rush. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą. Prawda jest taka, że ten tryb to taki kuzyn, z którym musisz się pobawić i wcale nie jest wkurwia... no tak. I jej chciało się dorobić, ale nie narobić, więc wypuścili Voltę, tylko w bardziej upośledzonej wersji, jako nowinkę, dla której ludzie powinni kupować EFC-25. Największy problem tkwi jednak w tym, że Rush, czytaj Volta, to taki tryb for fun na odprężenie po ciężkim dniu lub po długim Foot Champions. Jednakże EA umiejscowiło ten lightowy tryb, bo tak trzeba to nazwać, w rzeczywistości najbardziej toksycznej, jaką oczywiście jest Ultimate Team. Z definicji po prostu to nie mogło wypalić. Mówię tu przede wszystkim o graniu z randomami, bo niektórzy, w tym ja, no nie mają aż trzech kolegów, żeby z nimi ciągle pykać w ten tryb. Najlepiej będzie przytoczyć przykład. Odpalasz gierkę, wybierasz zawodnika i gracie. Szybkie 0-1. No, na spokojnie w mojej opinii jeszcze do odrobienia. 0-2, no też jeszcze spokojnie, dużo czasu, jeszcze 5 minut możecie pograć. No nie, właśnie w tym problem, że nie, bo dwóch typów już zdążyło wyjść z tego meczu, więc grasz z botami. Natomiast ten trzeci odłożył pada i biega gdzieś przy linii końcowej. No po prostu to jest absurd. Co drugim meczu, jak nie w każdym, jakiś random wychodzi ci z tego meczu, musisz się męczyć albo sam, albo samemu wyjść z tego meczu, albo odłożyć pada i dostosować się poziomem do swoich teammate'ów. I w każdym meczu jest to samo. Najlepsze jest to, że czasem jak zawodnik wyjdzie i grasz z botem, to ten bot jest po prostu lepszy od niego. To już jest w ogóle... O, to jest coś wspaniałego. Przytoczę wam przykład, jaki miałem z własnego doświadczenia, jak zaczynałem pierwsze gierki w Rushu. Przegrywałem 1 do 4. Trzech typa wyszło. Sam grałem z trzema botami. Wygrałem ten mecz 6 do 5. No to jest po prostu... To jest po prostu bez sensu w mojej opinii, no ale dobra, no niech będzie. Gorzej jak odłożą po prostu pada i każde podanie, które do niego skierujesz, on będzie robił jakieś kółeczka albo wybiegnie z piłką na out. A jak zaczynasz przykładowo od środka i jakimś cudem ta piłka trafi do tego gościa, który wyszedł z tego meczu, no to jej samemu nie odzyskasz. Musisz czekać, aż rywal odbierze tą piłkę i dopiero ty możesz ją odebrać. No to jest... A to, co według mnie, no w większości przypadków wpływa na taki obrót sprawy, że ludzie decydują się odłożyć pada, czy wyjść przedwcześnie z trybu, z meczu, no to jest to, że ten mecz trwa zdecydowanie za długo. No bo 7 minut to jest już moim zdaniem za długo. 3-4 minuty na spokojnie w mojej opinii wystarczyłoby, żeby wyłonić tą lepszą drużynę. W przypadku 7 minut to zazwyczaj kończy się tak, że jest wynik 1 do 10. Przynajmniej jak ja gram. Spokojnie jakby było, nie wiem, 3-4 minutki, nawet 2,5, to by wystarczyło, żeby po prostu ta rozgrywka miała sens, miała swoją dynamikę. No bo wiadomo, że nawet jak wygrywasz tam 4-5-1, no to już zaczynasz się bawić, a nie grać na poważnie, przez co no to po prostu traci swój sens. A jeszcze lepsze jest w tym wszystkim to, jak macie punkty, zbieracie punkty w Rushu, żeby jakieś paczuszki odblokować i weźmiesz tam swojego Salaha, bo masz zadanie, że Egipt i że Premier League. Jesteś zadowolony. A trzech typa bierze jakiś randomów Benzema i innych, żeby po prostu... I te punkty się nie nabijają i twój Salah dostarcza powiedzmy 1500 punktów i to jest i tak mało. Gdzie jakby twoi teammate'i przystosowali się do ciebie i wzięli odpowiednich zawodników, zdobyłbyś 4 razy więcej punktów. Ale po co? Lepiej wziąć randomów, odłożyć pada i być zadowolonym. W mojej opinii ten tryb nie ma totalnie sensu, jeśli będzie tak to wyglądało. Jedyne co to może zmienić, to, że po prostu EA wprowadzi kary za odkładanie pada. Nie wiem jak oni to zrobią. No ale to jest po prostu coś, co trzeba zmienić, jeśli chcą, żeby ten tryb był grywalny. Tak samo kary za po prostu wychodzenie z meczu, chociaż tu mówię, to jest mniejszy wymiar kary, kiedy twój ziomek wyjdzie z meczu, bo po prostu gra za niego bot i ty masz większą kontrolę, niż jak on po prostu odłoży pada. Kolejna sprawa, że ten tryb to jest po prostu jakiś Armagedon. Jak grasz z randomami, to każdy mecz, dosłownie każdy mecz można opisać tym memem. Albo jeszcze tym memem. No podaj, podaj! Kurczaczku! Mówiłem! Cholipka! Podaj. Kurde! A tutaj podaj! Ja pierniczę! Podaj! Kolego! Kurcze! Ja nie mogę! Podaj, żeż! Kuncwocie mały! Sam sobie podaj! Kundelku! Spierniczył! Dosłownie czasami mam wrażenie, że ja gram z jakimiś 5-latkami, bo oni zamiast
podać mi na pustą bramkę przykładowo, to oni biegną na pałę, przewracają się, kiwają powietrze, tracą tą piłkę, idzie kontra i stracimy gola. No i taka to jest właśnie gierka z randomami. Powiem szczerze, zagrałem naprawdę dużo meczów w tym Rushu, bo robiłem sobie zadania i powiedzmy, tak dla przykładu, 30 spotkań zagrałem. To 3 były takie naprawdę spoko, że miałem dobrych teammateów, że oni dobrze grali i można było naprawdę fajne akcje stworzyć. Pozostałe 27 to było na zasadzie biegnięcie właśnie na pałę, przewracanie się, podawanie gdzieś na audy, strzały z 40 metrów. No to jest po prostu jakiś absurd. Nie wiem, czy w EA się coś zepsuło i oni może wrzucają nie gracza no czwartej ligi, ale aspiracje mam na więcej. Wrzucają mnie do graczy z 10 dywizji, a przeciwko sobie mam gracze powiedzmy z 3. No to moim zdaniem tak to wygląda zazwyczaj, no bo inaczej tego skomentować się nie da. Za brak podania w 100% sytuacji też powinny być kary oraz za brak strzału. W ogóle teraz nie wiem, czy wiecie, ale jej dało jakby zadania z podaniami, że trzeba podawać, asystować. No i teraz to jeszcze większy paradoks, jeszcze bardziej upośledza właśnie ten tryb, bo nikt nie chce strzelać goli, tylko każdy chce podawać. No ale jak każdy chce podawać, to kto ma właśnie strzelać? No ktoś musi się poświęcić, ale nikt tego nie chce po prostu robić i każdy mecz w Rushu albo biegną na pałę, albo wygląda to mniej więcej tak. Także ten lightowy tryb, w mojej opinii, totalnie się nie sprawdza w realiach Ultimate Team właśnie z wymienionych powodów. Jeśli EA w jakiś sposób tego nie zmieni, no to nie widzę przyszłości. Wyobraźcie sobie granie w Rush podczas, nie wiem, Toty, gdzie będą jakieś dobre paczki właśnie do odblokowania za te punkty. To dopiero będzie dramat, jak się będziecie denerwowali, chyba bardziej niż w Champions. No cóż, trzeba przełknąć to, przyjąć i na pewno nie pochwalam tego trybu i tego, co jej zrobiło, bo w mojej opinii to jest taka wolta, tylko właśnie upośledzona i wrzucana do trybu Ultimate Team z jakiegoś powodu, żeby nie wiem co jej miał na myśli.